Co to jest synapsa? Odpowiedź. Synapsa jest niewielką szczeliną, przez którą transmitowany jest sygnał z jednej komórki nerwowej do drugiej. Pamięć wyszukuje bodźców w otoczeniu, a otoczenie koduje bodźce w pamięci. Komórki mózgowe tworzą sieć, organizują się w grupy wyspecjalizowane w przetwarzaniu różnych rodzajów informacji. Połączenia pomiędzy komórkami mózgowymi nie są jednak trwałe, mogą się zmieniać i zmieniają się przez cały czas. Kiedy jedna komórka mózgowa wysyła sygnały do innej, synapsa występująca pomiędzy nimi staje się silniejsza. Im bardziej aktywne są te dwie komórki mózgowe, tym mocniejsze staje się połączenie między nimi. Oznacza to, że z każdym nowym doświadczeniem twój mózg przebudowuje swoją strukturę fizyczną. W rzeczywistości, to w jaki sposób wykorzystujesz swój mózg, określa sposób, w jaki jest on zorganizowany. Jest to tego rodzaju elastyczność, którą naukowcy nazywają plastycznością, a która w razie uszkodzenia pomaga Twojemu mózgowi w reorganizacji. Kiedy się uczysz i poznajesz świat, w synapsach i dendrytach zachodzą zmiany, a w Twoim mózgu tworzy się coraz więcej połączeń. W ten sposób mózg sam się organizuje i reorganizuje w odpowiedzi na twoje doświadczenia, tworząc wspomnienia wyzwalane pod wpływem czynników zewnętrznych, pochodzących z doświadczenia, nauki czy ćwiczeń. Zmiany te utrwalają się w miarę ich używania oraz kiedy się uczysz lub powtarzasz nowe informacje. W twoim mózgu budowane są misterne obwody wiedzy i pamięci. Jeśli na przykład ćwiczysz cały czas ten sam utwór muzyczny?